Dzień dobry. Dzisiaj omawiam różnicę pomiędzy dwoma słowami, między słowem die Meise i die Ameise. Na moim balkonie właśnie jest sikorka, ponieważ dokarmiam tutaj trochę ptaszki. I w związku z tym temat dzisiejszej lekcji. Dziś omówię różnicę pomiędzy słowem die Meise, czyli sikorka, und die Ameise i słowem Ameise, czyli mrówka. Różnica między Meise i Ameise jest taka jak różnica między chałubicą a przyłbicą. Brzmi podobnie, ale to są zupełnie dwa różne przedmioty. Na ekranie widzimy pochodzenie. Die Meise to jest z Althochdeutsch, czyli z starowysokogermańskiego i znaczyło coś małego. Chodzi o małego ptaszka, sikorkę. Natomiast die Ameise pochodzi z Mittelhochdeutsch, a więc ze średniowysokogermańskiego i pochodzi od czasownika Meisen, to znaczy ciąć. Dlatego, że kiedy popatrzymy na mrówkę, to te jej elementy tak jakby były złożone z trzech różnych rzeczy, bo ona jest tak jakby taka abgeschnitten, czyli tak jakby trochę odcięta. Powiem szczerze, zawsze mam problem, kiedy ktoś się mnie pyta, jak jest sikorka, muszę się nad tym zastanowić, żebym nie powiedziała słowa mrówka. I od razu wtedy sobie przypominam jedno słowo, to znaczy der Meisenknödel. Knedle, knedliczki, tak znane nam z kuchni. Der Meisenknödel to są takie te kuleczki do sikorek, dla dokarmiania sikorek. I wtedy sobie przypominam, że jest Meisenknödel, a więc sikorka to będzie die Meise. Kilka wyrażeń. Mówi się, że ktoś jest taki trochę niespełna rozumu. To jest takie niezbyt ładne wyrażenie. I mówi się, że ktoś ma sikorkę. A więc eine Meise haben, mieć sikorkę. Najczęściej to nie ma tego pełnego eine, tylko ne Meise haben. Er hat ne Meise. Er hat ne Meise. Natomiast jeżeli chodzi o mrówkę, no to tutaj najczęstszym takim jakby wyrażeniem jest, że ktoś jest pracowity jak mrówka. Ktoś jest fleißig wie eine Ameise. Kiedy mamy dużo mrówek, na przykład na chodniku, no to mówimy, że tutaj się roi od mrówek. Hier wimmelt es von Ameisen. Z działu chemia mamy słowo kwas mrówkowy. Jak mówimy, kiedy coś jest kwaśne? Coś jest sauer. A więc taka kwaśność to jest die Säure. Kwas to jest eine Säure. Różne kwasy mogą być. Und die Ameisensäure to jest kwas mrówkowy. Słówko Ameise, czyli mrówka, jeszcze się pojawia w nazwach dwóch innych zwierząt. Co to są za nazwy? No, po pierwsze mrówkojad. To jest tak jak szop pracz albo inne niedźwiadki, znaczy słowo bear. Der Ameisenbär, czyli niedźwiedź jedzący mrówki. Der Ameisenbär. Drugim takim zwierzęciem jest taki chrząszczyk, który akurat poluje na mrówki i on się nazywa lew mrówkowy po niemiecku. Der Ameisenlöwe. Der Ameisenlöwe. Zadanie domowe. Skoro i tak już jesteście na YouTubie, to wpiszcie sobie tutaj do wyszukiwarki słowo Ameisenbär, czyli mrówkojad i zobaczcie chociaż fragment jakiegoś filmu przyrodniczego na temat mrówkojada i posłuchajcie, co tam o tym mówią. Ja dziękuję już za uwagę. Widzimy się za tydzień. Pozdrawiam.